No, już możemy? Już możemy? Dobrze, możemy, możemy. Dobrze. Pytanie od Rafoniksa do ciebie i to jest jedyne pytanie, nie? Dobrze, słucham. Dałem mu telefon. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam cię. Pewnie widziałeś wczorajszego szota, czy nie? A propos pucharów. Niestety nie widziałem. Kto to mówi? Niestety nie widziałem. Lipki, Piotr Lipki, Lipki. Lipski mówi, że widział i właśnie się mocno śmieje, więc ciekawe, co to było. Czy jakość pucharów Fame MMA ulegnie poprawie, ponieważ ostatnio jeden z zawodników rozwalił puchar piętą Oj. i ogólnie też jestem posiadaczem paru takich pucharów i jak po przeprowadzkach gdzieś tam te puchary już, no nie będę w stanie wnukom pokazać tych pucharów, nie? A Rozumiem. jednak jestem człowiekiem sentymentalnym, a uważam, że taki puchar powinien trochę wytrzymać, nie? Żeby tam pokazać wnukowi, czy synowi, czy komuś, nie? Rozumiem. Przyjmuję krytykę i zobowiązuję się do poprawy. Chyba nie miałem świadomości, że coś tutaj nam W Białymstoku jest nie taki sklep pasowało. sportowy, Kometka, i tam takie puchary. I moglibyście chociaż metkę odklejać pod spodem, spod pucharu. Znaczy, z pucharami w Polsce jest generalnie zabawna historia, że jest wiele firm, które sprzedają, sklepów, które Wiem, tak. sprzedają puchary, a potem się okazuje, że tylko jest jedna firma, hurtownia, która dostarcza do tych wszystkich sklepów, więc generalnie to jest po prostu wszystko z jednego źródła. Natomiast no, mam tutaj, bo już źle zważaliśmy, są inne pomysły, jak sobie z tym poradzić, także przyjmuję krytykę i zobowiązuję się do poprawienia tego i myślę, że uda się to zrobić już w Obraziłeś się, najbliższej chwili. Krzysiu? Obraziłeś się na mnie teraz? Nie no, w życiu, Ja słuchaj, ja żartuję, to bekę jest zacisnę, ale konstruktywna no, nie, ogólnie Krzysiu. bekę zacisnę, ale te puchary naprawdę, no można by było coś w tym kierunku zrobić, chociażby żeby inna gala nie mogła się pochwalić czymś takim, że ma zajebiste puchary, nie? No to myślę, że obowiązkowo musimy to No i powiedzieć. kolejny temat to jest taki, że Mikser mnie wyzywa na walkę. Mikser wyzywa na walkę, Ten z proszę. ekipy, co był w ekipie, no. Tak, I tak, tak, tak. Ten to pan, tylko który. tyle mówię, i to mi już Dobrze. daje Michała. Rejestruję, zapisuję, przekażę tutaj do naszego teamu, który zajmuje się matchmakingiem, no i zobaczymy, co się da zrobić. Dobrze. Trzymaj się, Krzysiu. Dziękuję wam, do usłyszenia. Hej, hej. No, Krzysiu, wydaje mi się, że wybrnął idealnie PR-owo z tej Tak, sytuacji. on wie, on zawsze jest gotowy, nie? Mocny, Przyznał się do ale Lipski się krytyki, śmiał. a Lipski się śmiał, bo wiedział, stary, że będzie Wiedział, musiał się Krzychu wytłumaczyć. bo Lipski sprawdza YouTube'a. Lipski kupuje te puchary. Pewnie już telefon w ręku, że jest Lipski, ten widzi nas, nie? Jesteś pewien, że Piotr nas teraz widzi? Myślę, że nas widzi. Nie no, dzięki Piotrowi jestem tu, gdzie jestem teraz na Twitchu, mogę Tak, śmiało Piotrek streamować ogarnął i Umbana nie na mogę nic, Rafona. broń Boże, nigdy na Piotra nawet by mi do głowy nie przyszło, żeby coś pierdolnąć.